internet działa na zasadzie dzielenia się i każdy internauta korzysta z cudzych utworów. Muzycznych, graficznych, cudzych fotografii, tekstów i zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy, że bez zgody autora niewiele możemy z takim utworem zrobić. Możemy sobie ściągnąć czyjeś zdjęcie na swój komputer, ale nie możemy go na przykład wykorzystać do remiksu czy do zrobienia memu. Żeby swobodnie skorzystać z cudzego zdjęcia, musimy mieć pewność, że autor się na to zgodził. I chcąc za darmo, z poszanowaniem prawa, skorzystać z cudzego zdjęcia czy kawałka muzycznego, dobrze jest wiedzieć, gdzie i w jaki sposób szukać sobie takiego rodzaju treści. Służą do tego wolne licencje, to jest takie narzędzie w internecie, które pozwala świadomie dzielić się tym, co zrobimy. Wykorzystuje je wiele osób. Takie najbardziej popularne licencje nazywają się Creative Commons i wszystkie utwory oznaczone licencją Creative Commons to tak zwane otwarte zasoby, czy wolne zasoby, których autorzy zgadzają się na to, żebyśmy zrobili z nimi sporo. Na przykład wykorzystali je do własnych produkcji, do własnych remiksów, do filmów, plakatów, żebyśmy wrzucili je na swojego bloga i możemy to zrobić bez pytania, pod pewnymi warunkami. Zazwyczaj musimy uznać autora, to jest takie prawo autora, którego mu nie możemy odebrać. Musimy podpisać czyjś utwór nazwiskiem, pseudonimem, oznaczyć licencję i czasem są jeszcze dodatkowe warunki, na których autor się dzieli z nami swoim utworem. Weźmy dla przykładu czyjś portret. Taki autor, który udostępnia zdjęcie na wolnej licencji, współtworząc otwarte zasoby, może się zgodzić na to, żebyśmy z niego swobodnie skorzystali, ale na przykład pod warunkiem, że naszym utworem, jakąkolwiek modyfikacją tego zdjęcia, podzielimy się z innymi na tych samych warunkach, czyli na takiej samej licencji. Możemy też sami podzielić się tym, co zrobimy. To jest mile widziane, jeżeli chcemy korzystać z cudzych utworów, to warto się też podzielić tym, co robimy sami i oznaczyć nasz utwór, czy to będzie gazetka szkolna, klip, fotorelacja, oznaczyć wolną licencją. Wystarczy wybrać właściwy symbol licencji. Można je sobie dokładnie obejrzeć na stronie creativecommons.pl i to oznacza naszą zgodę, żeby internauci korzystali z tego tak samo swobodnie, jak my chcielibyśmy korzystać z cudzych utworów. Robi się to po to, żeby po prostu ludziom ułatwić wykorzystywanie. Dla przykładu, jeżeli chcemy sobie znaleźć zdjęcie, bo mamy ochotę zrobić plakat albo jakiś remiks graficzny, możemy udać się do serwisu Flickr, takiego największego na świecie, bardzo popularnego repozytorium ze zdjęciami i tam w zaawansowanym wyszukiwaniu znaleźć zdjęcie, które nam pasuje z wybraną licencją i wybrać sobie te swobody, na których nam zależy. Jeśli chcemy zrobić remiks muzyczny, czy niekoniecznie chcemy płacić opłaty ZX-owi albo mamy ochotę odtworzyć jakiś kawałek w miejscu publicznym i obejść te wszystkie formalności, też możemy znaleźć w internecie w odpowiednim miejscu właściwie dowolny kawałek muzyczny. Nie będzie to nowy hit Madonny, ale z każdego gatunku, z każdego rodzaju, każdej długości kawałek na pewno tam znajdziemy. I tak takim bardzo, bardzo popularnym, dużym repozytorium muzycznym jest serwis Jamendo.com albo SoundCloud i tam z całą pewnością znajdziemy podkład do relacji wideo, klipu czy jakiegokolwiek pliku, który ma posiadać tło muzyczne. Żyjemy w świecie bardzo cyfrowym, bardzo internetowym. Młodzież lubi zadawać pytania, dlaczego. Lubi sama szukać, w związku z tym bardzo często naturalnym miejscem poszukiwań staje się internet. Pomysłem Ninateki jest danie dostępu do rzeczy, które może w inny sposób nie mógłbyś obejrzeć, posłuchać. Ninateka jest taką biblioteką online, gdzie można znaleźć różne filmy, spektakle, dokumenty, animacje, bajki, słuchowiska. Tak jak idziesz do biblioteki i po prostu bierzesz i czytasz, to tutaj oglądasz i słuchasz. Zasoby Ninateki są przede wszystkim przeznaczone dla Waszych potrzeb edukacyjnych. Można nawet powiedzieć, że są dopasowane do Waszych lektur, do potrzeb, do programu Waszej edukacji. Są to rzeczy wartościowe, bardzo często o głębokim i wysokim poziomie kulturalnym. Dostęp do Ninateki mają wszyscy. 98% materiałów są to materiały bezpłatne, natomiast 2% pozostałych to są rzeczy, które z różnych względów muszą być płatne, bo producenci albo instytucje, które nam je dały, po prostu nie mają takich praw autorskich, żeby to dawać za darmo.
Natomiast jeżeli jesteś uczniem, możesz się zarejestrować jako uczeń i jedyne, o co musisz poprosić, to nauczyciela o wygenerowanie kodu. Dla nauczyciela to jest chwila, nauczyciel się rejestruje, potwierdza, z jakiej jest szkoły i dostaje jakby cały plik takich kodów, które może rozdać swoim uczniom. Ty, mając taki kod, wchodzisz na stronę, rejestrujesz się, wpisujesz kod i od tej pory wszystko jest bezpłatne dla ciebie. Czytaliście ostatnio na przykład Sławomira Mrożka Tango. Jesteście zainteresowani tym, pobudziło to waszą ciekawość. I nauczycielka podpowiedziała wam, że można zobaczyć na portalu Ninateki spektakl Sławomira Mrożka. Wpisujecie ninateka.pl. No i otwiera wam się strona. Widzicie w prawym rogu taką wyszukiwarkę, wpisujecie Sławomir Mrożek i pojawiają wam się różne propozycje. Pojawiają się i wywiady z nimi, rozmowy, jakieś komentarze, ale też spektakl z Teatru Narodowego z 2014 roku, Miłość na Krymie. To jest dobry sposób, żeby albo samemu w domu sobie obejrzeć, albo zorganizować się w klasie. Szczególnie jeżeli klasa nie mieszka w Warszawie, nie może do Teatru Narodowego przyjechać. Wtedy wszyscy razem mogą obejrzeć. Nie musisz jechać gdzieś, żeby prawie tego dotknąć.